Witajcie. Zgodnie z obietnicą od poprzedniego filmu o odprawie celnej, kosztach przesyłki z Chin, ile cła, ile VAT-u, ile to trwa i o co w tym chodzi, pokazałem w poprzednim filmie. Zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Tutaj tylko otworzymy tą naszą przesyłeczkę z Chin. Sam jej nie otwierałem, więc nie wiem, będą emocje razem z Wami. Nie powiem na razie co, jeżeli oglądacie filmy, to wiecie co jest w środku, a jeżeli nie oglądacie, to zobaczycie sami. Otwieramy przesyłeczkę. Dobrze, jak widzicie, pobrać należności celne i tak dalej. Tutaj widzicie informacje z Poczty Polskiej, ale dobra, to przecież jest nieistotne. Istotne jest, co jest w środku. Rozrywamy naszą paczuszkę. W środku mamy kolejną paczuszkę. W takiej, no, powiedzmy, że bąbelkowej, skoro tutaj już bąbelków nie ma. W środku mamy telefon LG G4. Telefon powinien być odświeżany, czyli refurbish. Jak widzicie, może nie widzicie, ale jak oglądacie poprzedni film, zauważyliście, że kosztował 240 zł plus koszty VAT-u i odprawy celnej. No i zobaczmy, co jest w środku. Już widać, że oczywiście nie jest to oryginalne opakowanie. Już widać, że folia bąbelkowa to raczej jest Made in China. Jest telefon, zaraz go sobie obejrzymy. Zobaczmy, co jest w środku. W środku wyglądają na akcesoria nowe. Aczkolwiek zestaw słuchawkowy zafoliowany, ale raczej nie podejrzewałbym, że jest nowy. Znaczy w sensie nowy to jest, tylko że jest oryginalny LG. Kabelek micro USB. O, nawet nie wiedziałem, myślałem, że LG ma USB-C. I ładowarka Travel Adapter LG Electronics. USB-A z tej strony. Wygląda nieźle. Tutaj pod tą folią pewnie możemy coś odczytać, albo nie. No, czy jest oryginalny, to nie wiem, ale w każdym razie jest europejski, to już i tak jest połowa sukcesu. Papierów żadnych nie stwierdzono. Pudełko wygląda... A nie, przepraszam, proszę bardzo. LG Quick Start Guide. Wygląda jak ksero, za przeproszeniem. No, to wygląda, że jest drukowane na kserokopiarce albo czymś takim. A oczywiście i tak nie ma to żadnego znaczenia. No ale no, taką kopertkę zrobić, no proszę. Nigdy nie widziałem oryginalnego LG G4. Jeżeli ktoś z Was kiedyś otwierał oryginalne pudełko LG G4, to mógłby powiedzieć, jak bardzo odpowiada oryginałowi, ale przejdźmy do naszego telefonu. Jest w folijce. Ma na ekranie. No tak, oczywiście. Wyciąganie z tych folijek to jest jednak. Nie wiem, czy to zabezpieczenie. Ona dosyć ciasno jest włożona. Ale już sobie radzimy. Tutaj mamy naklejeczkę z numerem e-mail, numer modelu H810. Jest to wersja amerykańska, specjalnie taką wybrałem, bo chciałem zobaczyć. Wersja europejska byłaby około 300 zł, plus opłaty celne i tak dalej. Ta kosztowała 240. Jak widzicie, GSM 900 1800 Dual Band. Powinien być tutaj też i LTE kategorii, znaczy pasma. Tak, popatrzmy tutaj na górę. Wygląda jak zadziorek, ale to jest ni mniej, ni więcej tylko folia ochronna na brzegach ekranu, na ramce. Ramka wygląda na nowiutką. Z tyłu jest skóra. Ciężko mi powiedzieć, jak ma się do oryginału, ale wygląda całkiem profesjonalnie. Tutaj widać jeszcze jakiś kawałek folii się gdzieś dostał. Nie ma baterii, jak zauważyliście. No dobra, spróbujmy ją otworzyć. Nie wiem, czy wiecie, ale LG G4 jest jednym z niewielu telefonów otwieranych jeszcze i z wyjmowaną baterią. Tak, tutaj się przypatrzmy. Dobra, otwórzmy go.